Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski. Popmaster Record Shop, sklep w Słupsku Przywileńskiej, 39, pierwsze piętro. Box 99 i 100 na pierwszym piętrze. Słuchajcie, pierwsze piętro, nie parter, bo przez wczoraj ktoś zadzwonił, ma płyty do sprzedania. Pan na Manhattanie, tak. Box 99 i 100. Przedwczoraj, pół godziny później, ktoś zadzwonił, proszę pana, box 100, ale to jest krawiec. Ja mówię, pierwsze piętro, dobrze. No, przeszli na pierwsze piętro, myśleli, że mają płyty winylowe. Powiedziałem, co mają z nimi zrobić, z tymi płytami. Dzisiaj przychodzi pan, pyta się, a gdzie jest krawiec? Ja widzę płyty. Ja mówię, kurde, nie jest najgorzej, bo mam krawieckie nożyczki, co nie? On, nie, on, bo krawca chce. Ja mówię, na parterze. Także od ludzi wiem, że na parterze jest krawiec, a od siebie wiem, że jestem na pierwszym piętrze w boksie 100 i 99. Dobrze, to na tyle na początek. A teraz zaczynamy. Trochę dyskoteki dzisiaj. Na pewno dużo dyskoteki jest. Jak dużo, sami zobaczcie, sami ocencie. A zaczynamy od Tony Basil. Basil chyba się mówi. Basil, ten hotel Zacisze. Basil. Tak, John Cleese. To tak samo się pisał, także nie Basil, a Basil. Tony Basil, word of mouth, słowo z ust chyba, tak bym to powiedział. W sumie chyba w Polsce nieznana, ale miała taki wielki przebój. Miki. Naprawdę nigdy się przy tym nie bawiłem, jak byłem młody, bo to stary przebój. 81 rok, no wtedy jeszcze byłem młody, ale nie pamiętam tego przeboju. Nie w Polsce, wyjechałem do Anglii, często bardzo, bardzo często w radiu grany jest. Goombay Dance Band, Born to Win, urodzony by wygrywać. Nie ma tu Son of Jamaica, bardzo popularnego, wielkiego przeboju w Polsce. Nie ma tu też wielkiego przeboju z Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii Son of Jamaica nikt nie zna, ale znają za to Seven Tears. Także ani tej piosenki nie ma na tym albumie, ale podejrzewam, że jakieś przeboje też się znajdą. Może takie, które były w Niemczech, w Szwajcarii. We Włoszech. W każdym razie piękny sanie płyta. Także Goombay Dance Band mamy z głowy. Teraz klasyka. Klasik. Adrian Gurwitz. Klasik. Fantastyczny przebój. Chyba nie wiem. Żadnej innej piosenki jego nie znam, tylko klasik. Ale naprawdę jest fantastyczny utwór. Tego pana znam. Dużo piosenek, tak dalej. Ale tutaj album taki chyba bardziej reggae. Adriano Celentano. Deus. Deus i Adriano Celentano. Deus to jest jakiś ten cover w języku włoskim zrobiony. Nie będę, chyba nic się nie doczytam, czyli to cover. Teraz przede mną facet, który mówi, że ma problem ze słowami, z wyrażaniem się, tak jak ja. Coś mi w gardle stanęło. Sorry, przepraszam. Mówi o słowach, które nie przychodzą mu łatwo, że łatwiej mu skomponować jakąś prostą piosenkę, zaśpiewać dziewczynie i w tej piosence wyrazić swoje uczucia. F.R. David E. Ward stałby w Polsce przebój. I w dalszym ciągu myślę, że ludzie z przyjemnością tego słuchają i stacje radiowe w dalszym ciągu to grają. W dalszym ciągu o słowach miłości, nie teraz o miłości, ale na sprzedaż. Miłość na sprzedaż. Love for sale i Bonnie M. Bonnie M, ich album, to coś pisze o plakacie. Nie bójcie się, nie ma plakatów w środku. A to między innymi właśnie Love for Sale, Belfast, My Baker. Takie kawałeczki się tutaj znajdują. Still I Said, bardzo smutna pioseneczka. I co? I znowu wracamy do Włoch. Włochy. 87 rok. Incerti momenti. Tak może. Tak, Incerti momenti, Eros Ramazzotti. Pamiętam, mnóstwo kaset i płyt kompaktowych się sprzedało. Jak na mnie mnóstwo. 87 rok. Teraz wracamy do końcówki lat 70, do przełomu lat 70 i 80. Aneka wydała album, na którym znajdował się przebój. Tutaj widzę, że są dwa przeboje niby. Tu mamy Little Lady, kompletnie nie znam tej piosenki, ale Japanese Boy to znam totalnie. To się człowiek przy tym bawił naprawdę. Tak samo się przy tym bawił, jak się przy tym F.R. Davidzie. Okej, okay. I czy nawet o, jak przy tym. Słuchajcie, po Anece mamy Lima, bez Kajagugu, sam, solo, na Kajagugu w Sopocie byłem zresztą, pozdrawiam Sopot, Don't Suppose. I tutaj mamy trzy
wielkie przeboje, które znalazły się na singlach. Single promowały tą płytę, a te przeboje to Never Ending Story, Only for Love and Too Much Trouble. Takie kawałeczki. Teraz Spyro Gyra i Free Time. To wszystko już jest w sklepie www.popmaster.pl, a od jutra w sklepie możecie kupić tutaj. Vaya con Dios, dokąd idziesz chyba? Tak, to musi być dokąd jedziesz. Dokąd idziesz? Night Owls. Vaya con Dios i ich album Night Owls, a tu chociażby Nenane, chociażby What's a Woman, chociażby co tam jeszcze? Sally. Takie kawałeczki. Teraz mamy coś po włosku, Made in Italy, Top Italian Parade, Non-Stop Disco Dance and 16 Originals Super Mix. Finzi Conti, Ken Laszlo, Max Anderson, Topo and Robbie, Congo Band, Casso, Eros Ramazzotti, Una Storia Importante, Valerie Dore, It's So Easy, Carrara. Dużo, dużo włoskich przebojów. Teraz mamy Cock Robin, był ostatnio dwa filmy do tyłu, z tym, że ten album z naklejką, jakie tam przeboje się znajdują, a tam było napisane When Your Heart Is Weak i Just When You're Having Fun. The Promise You Made też. Słuchajcie, tak to jest, jak człowiek wybiera płyty i tak dalej, tam ktoś stoi za plecami, no to może popełnić błąd. No spójrzcie zresztą, jak to wygląda mniej więcej. Za 50 stówka, nieźle. No ja taki błąd popełniłem. Jaki błąd popełniłem? Taki, że kupiłem Cock Robin, pierwszy album, okładka, koperta. Cock Robin, pierwszy album, a w środku co? Cock Robin, ale nie pierwszy album. After Here Throughout Midland, tak się After Here Throughout Midland, tak się album nazywa, ale za to jest Just Around the Corner, tu za rogiem. Piękny kawałeczek, który nie był na tym albumie, na drugim albumie się pojawił. Także płyta w sprzedaży, tam jest zaznaczone, że inna okładka, inny album. W dobrej cenie, bardzo dobrej cenie, jak na płytę mintową. Dobrze, tu mamy Triumvirat, czyli niemiecki zespół rockowy, album à la carte. A skąd wiem, że niemiecki zespół rockowy? Chociażby dlatego, że na klawiszach gra Jürgen Fritz. Fritz Jürgen gra na klawiszach. Ok, Magna Carta Live, tam mamy coś z folkowego. No, Leonard Cohen, piosenki Leonarda Cohena, fantastyczne piosenki, także mamy Suzanne, Take Me Down to the River, mamy Sister of Mercy, mamy, co tam, Hey, That's No Way to Say Goodbye, So Long, Marianne, piękne, piękne kawałeczki, już nie będę mówił o tym, że nie byłem na koncercie, a kolega był, no, serce mnie dalej boli, kurde. Opus, Life is Life. Life is Life, największy przebój grupy Opus i chyba jedyny przebój grupy Opus, właśnie z tej płyty pochodzący. Teraz mamy Solid Ground, Smokey. Pani wykopuje łopatą kostkę brukową. Chyba policja w pobliżu jest, rolnicy strajkują i będą rolnicy przesłali w policję tą kostką brukową, ale w Warszawie była mniejsza, to jakaś duża jest. Nie wiem, ale rolnicy są silni, poradzą sobie. Dobrze, Solid Ground i Smokey. Jeszcze raz Smokey, Bright Lights and Back Alleys. Mam jeszcze, oprócz największych przebojów Smokey, które w przyszłości będą w filmie, mam jeszcze album, chyba pierwszy albo jeden z pierwszych albumów Smokey. Z tym, że Smokey pisane inaczej, z literką Y, czyli na końcu, z literką Y na końcu. Także będę miał Smokey jeszcze parę płyt, ale chyba pierwszy album Smokey, albo jeden z pierwszych. Także pisownia będzie trochę inna. Okej, tu mamy tak, Richard Marx, Repeat Offender. Chyba drugi album Richarda Marxa. I tu między innymi jest Angelina i Right Here Waiting. Dwa olbrzymie przeboje, dwa największe przeboje.
jego. Trzeci to Hazard był, nie? Ale Hazardu nie ma na tej płytce, bo tu mam Richard Marx, pierwszy album, zdaje się, bo to młodszy widać od razu, że młodszy trochę jest. Heaven Only Knows, Rhythm of Life, The Flame of Life, Remember Manhattan, Have Mercy. Takie mniej więcej kawałeczki, to druga strona. Chris Rea był na plaży i znowu się pojawia. Tamten Chris Rea, co był na plaży, już stoi gdzieś u kogoś na półce, podejrzewam. I ktoś cieszy się właśnie tym albumem, albo odsłuchuje, albo będzie odsłuchiwał, albo już po odsłuchaniu pierwszym, drugim. Tutaj miałem dzisiaj klienta, który mówi, będzie katował płytę. Kupił płyty, już nie będę mówił jakie, ale mówi, że dzisiaj będzie ją katował, noc to będzie słuchał. Dobrze, Chris Rea on the beach. Teraz mamy Private Dancer, Dancer for Money i Tina Turner. I już chyba na zakończenie Ray Pike. Pamiętacie Raya Parkera? Ghostbusters. Ghostbusters. To ten gość właśnie śpiewał Ghostbusters, to Ray Parker Jr. and the Radio, czyli jego zespół, który śpiewał. A Woman Needs Love. Kobieta potrzebuje miłości. I to by było tyle na dzisiaj. Widzimy się za 2-3 dni. Następną porcję muzyki, chyba na rockowo znowuż. Wrócimy do rocka. To na razie trzymajcie się. Hej.